Do zdarzenia doszło około 20 we wtorkowy wieczór. Kierująca Seatem jadąca w kierunku Grodźca Małego nie zatrzymała się przed znakiem stop na niestrzeżonym przejeździe kolejowym i wjechała wprost pod pociąg relacji Głogów-Leszno. Na miejsce bezwłocznie udały się dwa zastępy państwowe Straży Pożarnej z Głogowa oraz trzy zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. Na miejscu okazało się, że samochód osobowy uległ kolizji z szynobusem, w wyniku czego trzy osoby podróżujące samochodem osobowym wymagały interwencji Państwowego Ratownictwa Medycznego. Finalnie dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. 54-letni mężczyzna z obrażeniami klatki piersiowej został przyjęty na oddział chirurgii. Dziś przejdzie jeszcze badania, chociaż jego stan lekarze określają jako dobry. Do głogowskiego szpitala przewieziona została także 10-letnia dziewczynka. Dziecko lat 10, dziewczynka z raną i urazem głowy, kolana podudzia. Przyjęta też na oddział. Podaje, że jest narodowości chińskiej, a nie koreańskiej, jak było w mediach, ale nie potrafię tego zweryfikować. Dzisiaj stan dziecka jest dobry, stan ogólny dobry, już wstała z łóżka, no a prawdopodobnie dzisiaj, jutro zostanie wypisana. Nasze działania polegały przede wszystkim na pomocy, pogotowiu, ewakuacji osób poszkodowanych oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i potem oświetleniu terenu akcji dla grupy dochodzeniowo-śledczej Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Głogowscy policjanci ustalili, że kobiecie zgasł samochód, kiedy przejeżdżała przez torowisko. 51-letnia Chinka za spowodowanie zdarzenia została ukarana mandatem w wysokości 1500 zł oraz otrzymała 12 punktów karnych. Na szczęście żaden z 25 pasażerów szynobusa nie potrzebował pomocy medycznej.